Panie prezesie, 26. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Jednym z głównych poruszonych dzisiaj tematów, jednym też chyba z najważniejszych tematów dla powiatów w tej chwili, to służba zdrowia. Jak obecnie wygląda sytuacja, z czym jest największy problem? Tematem wiodącym w tej chwili, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, to w zasadzie jest służba zdrowia i oświata. No ale służba zdrowia to dzisiaj rzecz najpilniejsza. Przed pandemią mówiliśmy wielokrotnie o tym, że w zasadzie skończyły się w samorządach środki finansowe. Skończyły się pieniądze w szpitalach ze względu na tak duży i wysoki udział wysokości płac, głównie płac w ochronie zdrowia. Stanowi on 80-90% kontraktu, które mają szpitale. Każda firma, która prywatna by tak funkcjonowała, że on jest na tym poziomie, to nie ma szans, firmę trzeba zamknąć. A my w tym funkcjonujemy cały czas gdzieś tam, dokładając środki budżetowe samorządów, które też są jakie są, pandemia je bardzo ograniczyła, środków około 80% nie będzie podatku PIT w tym roku. A więc to ograniczenie ma absolutnie swój wymiar. Mówimy o tym, żeby ten rok, w którym trwa pandemia, nie był rokiem, w którym będzie się nas rozliczać za realizację kontraktu, bo jest to nierealne, jest niemożliwe. Dzisiaj wiemy, że wysokość realizowania kontraktu jest na poziomie 28-42-43%, a więc nie 50%, a za drugie półrocze to się jeszcze pogłębi, w związku z czym 80-70% to może być wykonanie w naszych szpitalach kontraktu. To by znaczyło, że w roku przyszłym zostaną w szpitalach naszych obcięte środki na działalność. Tego już nikt nie wytrzyma, to jest po prostu upadłość szpitali i o tym rozmawiamy z ministrem. Mamy kolejne spotkanie, cieszę się bardzo, że pan minister podejmuje rozmowę z powiatami. Chcielibyśmy bardzo skwitować ten rok na takiej zasadzie, aby nam wysokości realizacji kontraktu nie liczono, ponieważ pandemia dzisiaj wszystko rozregulowała, również kontrakty. Mam nadzieję, że pan minister dostrzeże, że chcemy być partnerem, żadnymi krzykaczami nie jesteśmy. Nie mówimy o rzeczach niestworzonych, abstrakcyjnych, mówimy o życiu i mówimy o tych sprawach, które nam mieszkańcy przynoszą, bo przecież mamy ich u siebie i o tych problemach rozmawiamy. Wspomniał pan też o edukacji, która szczególnie w tym roku bardzo się wiąże z kwestiami zdrowotnymi. Mamy za sobą doświadczenie nauki zdalnej. Czy pana zdaniem polskie szkoły poradziły sobie z tym zadaniem? Ilu nas starostów jest na sali, tyle jest różnych rozwiązań. I w zasadzie mówiliśmy wtedy do pana ministra Piątkowskiego, aby dano dyrektorom szkoły tą możliwość, aby sam zdecydował, bo w różnych regionach była różna zachorowalność. I myślę, że to byłoby najtrafniejsze, bo dzisiaj codziennie przybywa szkół, które są na zdalnym, bądź mają układ mieszany. I myśmy właśnie o tym mówili, jeżeli klasa ma 30 osób, 35 osób, to możemy tak na początku, przynajmniej do końca roku, dotrwać, żeby tą klasę na pół podzielić. Czy by się wszystko dało wyeliminować, nie wiem, ale na pewno troszeczkę podlegałoby zapanowaniu nad sytuacją. W tej chwili się mówi o tym, że trzeba będzie chyba w ogóle zamknąć na jakiś czas znowu szkoły, bo to ruszyło bardzo. Chcemy z panem ministrem rozmawiać, bo to nie jest tak, że jeden człowiek wie wszystko. Cała nasza siła i mądrość polega na tym zbiorowym wsparciu tych rzeczy. Wracając jeszcze na chwilę do zgromadzenia ogólnego dzisiejszego, wielokrotnie mieliśmy okazję słuchać na temat wielkich zasług samorządu terytorialnego. Mówili o tym w przesłanych listach prezydent, premier, marszałek Senatu. Na czym pana zdaniem polega ta ogromna rola samorządu terytorialnego? Jestem zobowiązany panu premierowi, panu marszałkowi. Był przedstawiciel pana prezydenta, pan minister Dera, ponieważ w zasadzie tak naprawdę od lat dostrzega się rolę samorządu. No prawda jest taka, że wystarczy przez okno naprawdę wyglądać, co się dzieje i jak wyglądają drogi dzisiaj, jak wyglądają szkoły, jak są zmodernizowane, widać remonty. Jeżeli nie widać tego trudu samorządu, no to trzeba oczy otworzyć tak naprawdę. To się dzieje, to naprawdę wielka zasługa samorządu. Ta cała działalność samorządu właśnie w wyniku tego, że jesteśmy z ludźmi, między ludźmi, że ludzie wiedzą, jak nam palcem pokiwać w momencie, gdy mają niejednokrotnie rację. Nie widzą tylko środków finansowych, które trzeba na to wydawać, bo zazwyczaj to one są powodem, że wiele rzeczy nie inwestujemy, ale bierzemy to na taką listę najbliższych inwestycji. W jakimś czasie te sprawy są realizowane i także jest od dróg, po wszystkie sprawy, które się dzieją ze szkołami, zdrowiem, szpitalami. Wystarczy na szpitale popatrzeć. Nigdyśmy złotówki od państwa to nie dostali, a dzisiaj szpitale są praktycznie wyremontowane. Dokładamy do tych szpitali. Dlaczego? No dlatego, że wiemy, że to jest bardzo istotne dla naszych mieszkańców. Zdrowie i bezpieczeństwo to jest jedną z podstawowych rzeczy, szczególnie w czasach, w których żyjemy. Sporo też dyskutuje się na temat budżetów jednostek samorządu terytorialnego, finansów. Jak ocenia pan rządowy fundusz inwestycji lokalnych? Za każde środki, które otrzymujemy, należy podziękować, no i oczywiście dziękujemy. Są one bardzo nam potrzebne i one są bardzo zauważone w naszych budżetach. Chodzi o środki właśnie budowy czy przebudowy dróg samorządowych, naszych lokalnych inwestycji. Pozwolono nam zamienić ten udział własny, który byłby w tamtym czasie brany właśnie z podatków, które nie wpłyną, na te środki, któreśmy otrzymali i ta przewidywalność robi się w tej chwili, no powiedziałbym, w tym roku bezpieczna. Jest oczywiście już nie samorządowy ten program przebudowy dróg, tylko będzie rządowy. No jak zwał, to jak zwał. Ważne jest, żeby te środki się pokazywały. Jaki będzie rok przyszły, nie wiemy. Wiemy, że oświata ma swoje prawa, podwyżki, które podobno mamy w budżecie, a nie mamy, bo nie widzimy tych środków. To nie jest tak, jak się nam to przedstawia. A przecież to są ludzie, to są nauczyciele, trzeba te podwyżki zapłacić, więc każdy je włożył do budżetu i zapłaci. To będzie skutkować realizacją tegorocznych podwyżek w roku przyszłym, prawda? Płace w przyszłym roku będą wyższe i środki na to trzeba będzie wyższe przeznaczyć.
No i to się oczywiście będzie zazębiać. Najpierw te rzeczy najbardziej ważne, czyli ludzie i płaca. Potem to, co zostanie, będzie dalej próbować realizować projekty, programy inwestycyjne. No jeżeli wsparcie przychodzi z rządu, jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję serdecznie również. Dziękuję bardzo.